Siemaneczko, ja jestem Nadim, więc dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak ulepszać aspekty, moi drodzy, w tej grze, ponieważ niektóre aspekty da się ulepszyć i jest to niesamowicie ułatwiające grę i powodujące, że nasza postać jest dużo potężniejsza i trzeba to wiedzieć, także zapraszam do oglądania. Jeżeli Ci się spodoba, to subskrybuj, żeby być na bieżąco z innymi moimi poradnikami z D4 i wpadaj także na live na Twitch TV Nadim, więc streamuję każdego dnia właściwie od 16 około do godzin nocnych, druga, trzecia, może czwarta nawet. Słuchajcie, aspekty dzielą się na różne rodzaje, w różne sposoby działają. Czy to zwiększają coś procentowo, nasze obrażenia procentowo, tak na przykład zbierający aspekt ofensywny. Kiedy masz aktywną barierę, zadajesz odsłoniętym wrogom obrażenia zwiększone o 15%. Jeden typ aspektu. Kolejny typ aspektu, na przykład taki, który daje nam coś na ileś sekund, na przykład tarcza płomieni umożliwia Ci nieograniczone przenikanie przez wrogów. Wrogowie, których przenikasz, kiedy tarcza płomieni jest aktywna, zostają unieruchomieni na 2,5 sekundy. Czyli na ileś tam sekund. Widełki są od 2 do 3 w tym wypadku. Są aspekty, które dają jakieś konkretne flat damage albo flat defense, czyli na przykład dają płaskie obrażenia od czegoś. Na przykład ten. Możecie zamiecić, co jakiś czas przywołuje wybuchające lodowe kolce, które zadają od do obrażeń. Twoje lodowe kolce zadają obrażenia zwiększone o 25%. Zamrożone. I tak dalej. Może też być tutaj jakby generowanie bariery i też będzie od do. Te złote nazwy, na przykład popatrzmy sobie tutaj, umiejętności główne lub mistrzostwa użyte, kiedy masz tam 100 punktów. I te 100 punktów to są całkowicie niezmienne, stałe rzeczy na złoto. To, co mamy tutaj na niebiesko, to jest coś, co się zmienia. Jeżeli mamy włączony Advanced Tooltip, czyli takie szczegółowe opisy, które możemy włączyć w opcjach, to zobaczymy widełki. Na szaro to są widełki. Mój roll, mój aspekt to jest 32%, ale mogło się wyrolować, mogło się trafić nawet 40%. Widełki są od 20 do 40, więc wiem, że jest mniej więcej w 32%. I to jest absolutnie niezmienne. Te aspekty, jak takie zdobędziemy, procentowe, niestety nie da się ich ruszyć. Tak samo, jeżeli zdobędziemy tutaj procent aktywnej bariery, obrażeń do odsłonięty, kiedy mam aktywną barierę, tego się nie da zmienić. Generalnie procentowe wartości to są te aspekty, których nie możemy w żaden sposób ulepszyć. Więc te odrzucamy całkowicie. Mamy również aspekty, które dają nam czas trwania, 2,5 sekundy. Tych też nie możemy ulepszyć. W moim przypadku 2,5 sekundy. Tych też nie możemy ulepszyć, jeżeli dają nam od do iluś tam sekund. Niestety, jeżeli takie się wyrolują, to takie muszą pozostać. To było podyktowane przez po prostu drop itema i takie się wylosowało. Jeżeli mamy jakiekolwiek inne, tutaj przy zamrożeniu wroga istnieje 31% szans na jakiś tam stan. Też nie da się z tym nic zrobić. Procentowe wartości, tutaj mamy dwie procentowe wartości. Nieposłuszeństwa, disobedience, zyskujesz premię, 0,4% mi się wyrolowało. Tego się nie da zmienić, ale coś, co się da zmienić, moi drodzy, to są płaskie wartości. Na przykład lodowcowy aspekt ofensywny. I ten na przykład daje mi konkretne liczby, konkretne wartości obrażeń. Nie procentowe, nie czasu trwania, ale konkretne wartości obrażeń. Może być też konkretna wartość obrony, czy tam bariery. Więc widzimy konkretnie 828 i te właśnie możemy ulepszać. Jak to ulepszyć? Absolutnie nie wyciągać. Jeżeli dropniecie przedmiot, który może być ulepszony, jakby legendarny przedmiot, który ma aspekt, który może być ulepszony, czyli ma jakąś płaską wartość, to absolutnie nie wyjmujcie tego przedmiotu, nie wyjmujcie z tego przedmiotu aspektu. Idziecie sobie wtedy najpierw do kowala, upgrade'ujecie ten przedmiot najwyżej jak potraficie, najlepiej 5x5, ponieważ aspekt może być podniesiony tylko i wyłącznie 5-krotnie. I upgrade'ujecie go, on zwiększa swoje wartości, a następnie wyjmujecie ten aspekt. Czyli można powiedzieć, że poświęciliście dużo materiałów na to, żeby jakby upgrade'ować, żeby ulepszyć przedmiot, którego i tak nie będziecie korzystać, którego i tak zniszczycie przez wyciągnięcie aspektu. I o to chodzi, bo sam aspekt, samemu aspektowi wzrósł item power i on zareaguje właśnie na te ulepszenia. Jeżeli
będzie to aspekt, który ma właśnie te płaskie wartości do obrażeń, albo płaskie wartości do bariery, czy tam do obrony, czy tam do armora. Różne są aspekty. Nie działają takie rzeczy również jak na przykład, wiecie, aspekty, które przywracają ileś tam punktów many. Umbral albo genialny, czyli Prodigy, który daje mi, przywraca od do many ileś tam. Nie działają ulepszenia, nie da się tego ulepszyć. Mówimy tutaj tylko i wyłącznie o tych do obrażeń i tylko i wyłącznie o tych, które generują na przykład barierę. I żeby nie wtopić materiałów, przed tym jak sobie ulepszycie ten aspekt u kowala albo u złotnika, jeżeli to jest aspekt z pierścienia albo z amuletu, to zobaczcie na efekt, który może się pojawić na tym aspekcie. Zawsze macie jakby efekt końcowy przed wykonaniem zadania i zobaczycie już u kowala albo u złotnika, że te obrażenia albo ta bariera będzie wyższa. Więc wtedy wiecie, że dany aspekt da się po prostu upgrade'ować, da się ulepszyć. I to jest najlepszy tip dla Was, jeżeli nie jesteście pewni, jak chcecie sprawdzić. Także jeżeli macie taki aspekt, który jest bardzo, bardzo dobry, to pamiętajcie właśnie o tym. Pamiętajcie właśnie o tym. Kolejna rzecz. Dla tutaj cwaniaków, bo to jest też pierwsza rzecz, o której w sumie pomyślałem. Czy da się zrobić tak, że najpierw dropimy aspekt, prawda? Dropimy legendarny przedmiot. Ulepszamy ten przedmiot do 5 gwiazdek, ten aspekt wzrasta, ulepsza się, wyciągamy ten aspekt, wkładamy ten aspekt, naznaczamy tym aspektem jakiś inny przedmiot, który nie jest jeszcze upgrade'owany, którego jeszcze nie ulepszyliśmy u kowala i ulepszamy go jeszcze raz, czyli pytanie, czy można ulepszyć aspekt 10 razy? Nie. Nic nam to nie da, ponieważ już nie ulepszymy. Aspekt można ulepszyć tylko 5 razy i tylko i wyłącznie na oryginalnym, naturalnym przedmiocie. Jeżeli zrobimy false start, jeżeli naznaczymy przedmiot aspektem, który nie został ulepszony przez nas wcześniej i nałożymy go właśnie na jakiś inny przedmiot rzadki bądź legendarny i będzie już miał to, wiecie, będzie już miał naznaczenie, czyli że już był naznaczony, że nie jest on naturalny, to ulepszanie nic nam nie da. Więc stracimy swoją szansę na ulepszenie aspektu. Aspekt może być jedynie ulepszony w momencie, kiedy znajduje się na naturalnym przedmiocie i oczywiście posiada te płaskie wartości obrażeń bądź generowanej bariery. Więc to jest bardzo, ale to bardzo istotne. Czyli podsumowując, możemy ulepszyć tylko i wyłącznie aspekty, które mają płaskie wartości. Nie procentowe, nie dające coś, jak, nie dające jakiegoś buffa, czy też debuffa na wrogów przez jakiś czas, czyli nie sekundowe, nie generujące many, czy też resource'ów jakichkolwiek, czyli Umbral, czyli Prodigy, czyli ten geniusz i tak dalej. Te też nie wchodzą w grę, tylko i wyłącznie płaskie. Ulepszać możemy tylko i wyłącznie, jeżeli są na przedmiocie naturalnym, czyli przed wyjęciem. Ulepszyć możemy go 5 razy i będzie dużo silniejszy. Następnie go wyjmujemy oraz przekazujemy dalej. I ostatnia rzecz, nie możemy ulepszyć dwukrotnie aspektu, czyli nie możemy ulepszyć go 5 razy, zapakować na inny przedmiot i ulepszyć ten przedmiot 5 razy. I to jest, moi drodzy, wszystko. I mam nadzieję, że ta podpowiedź Wam bardzo ułatwi grę. Dzięki temu ulepszeniu udało mi się pokonać Uber Lilith, tak naprawdę. Myślę, że trochę wcześniej, niż gdybym miał szukać na przykład mojego lodowcowego naszyjnika, mój lodowcowy naszyjnik, jak miał szukać tego lodowcowego aspektu naturalnie, bo zwiększyłem sobie go od... Naturalnie był na amulecie bodajże i miał 1500 obrażeń, a ja go ulepszyłem do 1800, co im pomogło ubić Lilith dużo łatwiej, szybciej. Tak to bym szukał tego jeszcze pewnie i parę dni. Także jeżeli macie jakieś takie aspekty, które mogą zostać ulepszone i które są bardzo ważne, musicie skorzystać z tej metody. Jest bardzo prosta, łatwo zapamiętać i to jest tip ode mnie. Mam nadzieję, że się przyda, słuchajcie. Jak będę miał coś więcej, dam znak. Dawajcie znaka, jakie aspekty udało Wam się ulepszyć, czy to było pomocne, czy wiedzieliście o tym wcześniej, czy nie. Także feedback najbardziej ważny. I co, widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego. Puuu!